Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie na trudnej 36. wojnie z Polakami. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na ciebie. Jak słyszeliście w zapowiedzi wojna z Polakami, sojusz trudny, chociaż tutaj cyferki na to nie wskazują. Z jednej strony, chociaż jak widać 60, 78, 80 level, więc też nisko nie jest, ale są niki, które gdzieś tam widać z ambitnego projektu, są też jakieś niki, które się kojarzą mi z WAE, więc stopką polskiej klasy robotniczej, a właściwie polskich sojuszy. Także w mojej opinii sojusz bardzo dobry, to też widać po składach, jakie mają. 4500, 4600, chyba są tylko trzy postacie poniżej gdzieś tam 4500. Zresztą tu widać 4600, 4600, 4550, 4500, 4684, 4563, 535, 4624, tu poniżej 4517, 4608, 4648. No generalnie mógłbym tak przecieć wszystkich, są chyba tylko dwie osoby, które mają jakieś tam niższe punkty za drużyny, a to pokazuje, że są bardzo mocnym sojuszem. No zobaczymy, jakie oni mają backupy, czyli jak wychodzi ich tył. Na razie nasze ataki z dupy, ich ataki całkiem dobre, ale to się wszystko okaże. Pewnie będą hurtem lecieli na koniec. Od razu widać, że bardzo zdyscyplinowany sojusz. Zdecydowanie i właściwie nie zdecydowanie, tylko bardzo serdecznie pozdrawiam legendarnych druidów z Polski. Bardzo mi miło, że z wami mamy okazję walczyć. Ja tylko dostałem informację, że gdzieś tam na konfach się kolejka ustawiała do bicia. Oczywiście do bicia mnie, a tu już minęło, zobaczcie, 12, 14 godzin, jeszcze nikt mnie nie zaatakował. Skandal! Czyli kolejne chwali pięty, które chcą lać Dragona, a nie leją. Szkoda, bo to zawsze jak z Polakami walczę, to miło, bo potem podsyłacie mi filmiki. I to jest takie bardzo miłe i przyjemne. Ja oczywiście sobie żartuję. Bardzo fajny sojusz, bardzo mocny. Wszyscy ustawieni tak samo, nawet nie chce mi się sprawdzać, ale no, widzę w większości są identyczne ustawienia, czyli zielony na środku, żółty i niebieski obok, fiolet i żółty na bokach. I tu chyba w 100% przypadków, już po prostu wierzę w ich profesjonalizm, więc nawet nie sprawdzam, czy tak faktycznie jest, ale jak na pierwszy rzut oka sobie zerkam, to zdecydowanie tak to właśnie wygląda, więc brawo, brawo i jeszcze raz brawo, bo takich bije się, jak wiecie, najtrudniej. No ale dobra, miejmy nadzieję, że wojna pójdzie lepiej niż ta ostatnia. Ktoś mi powiedział, żeby bić tego. Widzicie, wy nawet nie wiecie, że o was gadają, tak samo jak ja prawie nie wiem, że wy o mnie gadacie gdzieś tam na konfach i w innych dziwnych, tajnych miejscach. Mega fajne postacie. Nawet nie wiem, co ja tu chcę bić. Czy ja tu chcę robić punkty, czy chcę tu robić najmocniejszych. Ciężko mi powiedzieć. Jeszcze tego nie zdecydowałem. Ale poszukam sobie kogoś dla Sabinki. Jak tam Robertinio, 4608. Zresztą tu nie ma co patrzeć, bo tu słabych nie będzie, jak już powiedziałem. O, Lechu ładnie tu pojechał, super. Poszło na raz. Farias idzie. No dobra. Kogo witam, kogo goszczę. Tu fajny składzik też. A jak tu by wjechać żółtym? To jakby to wyszło? Nie wiem, dzisiaj będę eksperymentował sobie. Dobra, to damy tak, tak. Och. Tak i tak i... Chyba tak, jeżeli się nie mylę. Ja będę się rzadko albo celowo. Dziękuję, że poleciłeś mój film. Proszę, nie pisz. Wiecie co, ja chyba wyłączę na sekundkę sobie czaty, bo to się, że tak powiem, to co robię powoduje, że piszecie do mnie nieustannie, a ja nieustannie staram się wam pomagać. Zazwyczaj się staram wyłączyć tego czata, ale nie zawsze mi się uda. Dobra. Mamy to. Zobaczmy, co by tutaj jeszcze dano wrogu, sprawdźmy. Ach, czyli ten jednak na mnie rzuca, to nie mogę. To musimy tu Sabinkę zmienić. Musimy ją zmienić z Rigardem.
dobra. Zrobimy to w taki sposób, a jeszcze zobaczmy. Tu damy sobie 26, wymienimy. Gotowe. No i niech tak będzie. Okej. Okay. Zawalczmy, zobaczymy co tam się wydarzy dzisiaj. Kuji-san. Kuji-san na początek ma lekkiego farcika, bo tu za dużo minie, ale już trochę ten farcik się zmniejszył. Dobra, jeden poszedł. To ja mam chyba farcika jednak, cofam. Kuji-san 2. Mocny atak od razu zielonki, dobrze. Ale my tutaj sobie zrobimy, o właśnie tak. Uleczymy się i przyatakujemy fioleta. Bardzo ładnie się układa, ale fiolet jest mocny. To teraz zróbmy, no właśnie, co musimy zrobić? Na pewno zróbmy sobie to w... Cholera jasna, spódnica ciasna. Tego się tu przyda rozwalić, bo on nam zaraz namiesza. No i zdecydowanie musimy tu przywalić tym, no nie ma wyjścia. Okej. Okay. I teraz sobie zróbmy raz, dwa, trzy. Gonisz ty. Niestety ktoś zrobił... Aha, ten zrobił unik, ale przed czym on zrobił unik? Przed oślepieniem. No to jeszcze tam pół biedy, jak przed oślepieniem zrobił unik. Chciał coś stąd ruszyć. No dobra, ruszmy to w taki sposób, bo tu mamy jeden żółty. No i pięknie. Ten zaatakuje, ale nic nam za bardzo nie zrobi. My tu zrobimy sobie taki myk. Świetnie. Zrobimy sobie taki myk. Ależ tu się ładnie klocki ułożyły. No sorry, Kuji-san. Ja wiem, że oglądacie te moje filmy i wszyscy chcą zobaczyć, jak nie dostają ode mnie w tyłek. Ja się wcale nie dziwię, bo ja też nie chcę widzieć, jak wy mnie lejecie. Poczęstokroć. No ale tu chyba mi się jednak powiedzie ten atak. Dziękuję. Kuji-san, pozdrawiam cię gorąco. No dobra, pierwsze 51 punktów zrobione. To już mam prawie rekord z zeszłej wojny. Kogo my tu jeszcze możemy zrobić? Kogo my tu? Wybór duży. Venom 4684. Można by w sumie. Ale którym kolorem? Albo zielonym. Poczekajcie, ja sprawdzę, w którym albo zielonym, albo niebieskim. I teraz tak, chciałbym sobie sprawdzić, jak ja mam w zielonym i w niebieskim postacie, bo zależy mi na postaciach, ponieważ jest Grazul, więc muszę mieć postacie, które nie za bardzo zostawiają na kimś efekty. No to tutaj tak, w niebieskim zostawia efekt, zostawia. No to nie, to lepiej zaatakować zielonym, bo zieloni to tylko Telluria tak naprawdę zostawia efekty, jeśli ją użyję, a Tomos, Iliana i Elkanen nie zostawiają, czyli wejdziemy w zielonym w niego sobie. Kto to jest? Venom. I nie pytajcie mnie, czemu atakuje Venoma. Po prostu wpadł mi w oko. Dobra. Atomos, Liana, Elkanen, Tellur. Mam wątpliwości co do tej Tellurii jeszcze. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę tutaj dane o wrogu. Co robi ten misiek w kostiumie? Zadaje obrażenia cel i pobliscy wrogowie minus 34 do ataku. Okej. Okay. Grazul na siebie. On na nas i ten na nas. I ten na nas. No to znowuż trzeba użyć niestety Rigarda. Rigarda w kostiumie jeszcze nie zrobiłem. Więc tu muszę z niego ściągnąć ten kostium. A siła jego 666. No dobra. Ale teraz tak. Czy chcemy mieć Tellurkę? No ale Tellurka jest mocna z kolei u mnie. Te minionki coś tam może zawsze zrobią, bo mógłbym jeszcze ewentualnie wziąć Tarlaka. I Horgala. Nie. Weźmiemy Tellurkę. Niech sobie będzie Tellurka.
Teraz zobaczmy, jak my tu mamy. 27 tu, 13 muszę koniecznie podnieść do 17 levelu, żeby mi przyspieszał trochę bardziej. Tu damy 16, to będzie mocniej biła i mocniej się regenerowała. No dobra. Zupa z bobra. A właściwie z Venoma. Albo on z Kona, albo ja z Kona. Walczmy. W tym momencie oglądający mnie Venom uśmiechnął się od ucha do ucha. Bo zobaczył, że tu z tego nic nie będzie. Moi drodzy państwo, bo naładujemy już lianę, a zielony ni. No tutaj może też nie. Co tu można? Już pierwszy mocny strzał we mnie wszedł. Wszedł był, nawet bym powiedział. Spróbujemy tu jednym zielonym, bo chcemy fiolet, ale... Zobaczcie, ucieka mi ten zielony strasznie. Co podejdę sobie, żeby wejść zielonym? Dobra, dobra, to zrobimy może... W taki sposób, a tu się nic nie wydarzy. Drugi raz liana w kogo? Poprawiła w tego samego, zobaczcie, no. Masz farta, Venomie. Dobra, zrobimy tutaj nie zaszło. O, chociaż czekajcie, czekajcie, bo coś tu się wydarzyło w miarę pozytywnego. Niestety Grazul, ale to mi nie przeszkadza, bo ja sobie teraz tak, wybudujemy sobie minionki. Strzelimy tutaj i tutaj. Czy to wystarczy? Nie, to oczywiście nie wystarczyło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To mi się powinna znowuż... Wywal go! Nie wywaliło go niestety. Ale on mi nie narobi krzywdy chyba. Zaraz zobaczymy zresztą, bo ja się zawsze mogę zdziwić. No, nie tu. Albo dobra. Chociaż czekajcie, czy ja będę leczył, czy ja nie będę leczył? Teraz nie pamiętam, nagrywam o tym film, ale nie wiem. Nie, no wyleczę tylko nie ten, tylko nie rzuciłbym... No właśnie. No dobra, to zrobimy to w taki sposób. Dobra, i wywalimy teraz, czy Grazul? Tak, Grazul, bo ona jest upierdliwa. Zobacz no, drogi Venomie, jak uśmiech z twarzy ci się starł. Ja oczywiście żartuję, bierzcie to z przymrużeniem oka, chłopaki i dziewczyny, jeśli macie jakieś dziewczyny tam. Ale faktycznie po pierwszych klockach byłem przekonany, że to ty będziesz tutaj zwycięzcą tej walki, ale im dalej w las, tym bardziej mi się to wydaje nieprawdopodobne. No właśnie. Tu jednak umiejętności umiejętnościami, ale nie przeszacowujmy swoich umiejętności. Ja nie wychodzę z założenia, że jestem super ekstra mega jakimś wypasem, chociaż wiele osób mi to zarzuca. Ale to jest ich problem, natomiast tutaj jednak klocki robią robotę, no co mam powiedzieć, no. Skłamałbym, no teraz wygrały klocki, zdecydowanie. Oczywiście, parę mądrych ruchów ściągniętych, ale w większości to jednak robota klocków, bo poszła, jeden diamencik się zrobił i po robocie. Sorry, Venom, to ja będę się tu uśmiechał. O! Ty łobuzie mały. No, śmieję się od ucha do ucha. Morda się śmieje od ucha do ucha, niczym jakaś zielona ropucha. Drugie, ile tu punktów zdobyłem? 53 punkty na Venomie, czyli więcej niż tam, bo tam było 51. Nie ma tragedii. Kogo my tu możemy wziąć? Kogoś bym chciał faktycznie teraz z Sabinką, czyli żeby... O, tego byśmy wzięli, Robertinho, bo widzę, że Robertinho rzuca bardziej na siebie. Znaczy mogę z was ściągać, bo ma Zimkitę. Pójdę czerwonym tutaj. Atak. I tu damy sobie tak. Damy sobie ten mój czerwony po prostu. Robię dzisiaj losowanie razy 10, mimo że nie lubię losowań razy 10. Będzie o 15. Właściwie wczoraj robię sobie losowanie. Bo zapomniałem, że ten film wychodzi w poniedziałek. Bo potrzebuję na gwałt czerwonego, bo ten mój czerwony jest mocny, ale zobaczcie, zarówno Mariana, jak i Jean-François, jak i Siewca Zagłady dają ten sam efekt, który się na siebie nakłada, a właściwie nawet nie nakłada, tylko zastępuje się. Czyli jakbym odpalił trzech pod rząd, no to oczywiście Mariana uderzy mocniej, ale Jean-François to tam tak jakbym go nie użył, jeżeli go użyję po Siewcy, więc to jest minus. I to zdecydowany minus. Gotowe. Teraz sprawdźmy, co my tu mamy. 28 byśmy dali tutaj, jak zwykle, żeby ten najwięcej zrobił.
Siewcy nie. I tu Marianka dziesiątka. Okej, okay, bo dla Jean-François to jest drugorzędna rzecz. No dobra. Spróbujmy zaatakować. Kogo ja w ogóle atakuję? Kogo ja tu wybrałem? Robertinho. Okej. Okay. A zatem Robertinho. Początek wygląda dobrze, ale już nauczyliśmy się, że to nie musi o niczym świadczyć. Prawda? No właśnie. Chociażby dlatego, że teraz już to się lekko skiepściło. Ale zrobimy tak. Wywalimy tutaj tę jaśnie pannę. Mhm. I zrobimy to w taki sposób. Dobra, pozbyliśmy się tej panny i to jest jeden plus. Ale to jest mały plusik, bo nie mamy czerwonego, jak widać. Czerwony się skończył. Nie mogę użyć Jean-François, póki oni ten efekt mają jeszcze od siewcy. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, dlatego mogę go użyć dopiero w tej chwili. Tu jeszcze... Aha, niepotrzebnie fioletem podjechałem, bo nie zauważyłem, że fiolet już jest. No zobaczcie, a czerwony nic. A czerwonego ani widu, ani słychu. Dobra, ściągniemy z nich efekt, skoro już go dali. Miejmy nadzieję, że teraz spadnie trochę czerwonego. No i nic nie spadło. Zobaczcie, to jest przeciwieństwo poprzedniej walki, nie? A oni nas tu leją. Cztery klocki mi tu nie za bardzo coś dadzą. Potrzebuję więcej. Więcej czerwonego. Więcej czerwonego! No dobra, tu mamy. Ale to dalej jest za mało. Kurczę, biło mi cały czas. Ach, i chyba niestety mi teraz tego zeżrą. Tak się obawiam. No właśnie. I krztu. Nie, przeżył, ale to cud. Muszę walnąć, ale się nie uzdrowię. A, uzdrowiłem też. O, fajnie. Myślałem, że nie zrobię tego. Co ja tu mogę zrobić? Kto mi podpowie? Oni już mają, zobaczcie, co oni tam mają. A tu czerwony, no zobaczcie, no w ogóle nie spada. Czerwony, gdzie jesteś? Robertinho, co żeś zrobił z moim czerwonym? Nie, no muszę tego gówna użyć, bo po prostu... No jeszcze odrodzenie się włączyło. Byk, o chudy byk. Na farcie lecisz, chłopie, na farcie! Bo na farte to jest tak zwane. Zabolało. Tak to nagle zabolało. Wywal go. Dobra, jeden. Może się chociaż uleczymy? Nie. Tych dwóch pociągnie. Pięknie to zrobiła. Ale my zrobimy tak. I tu się troszkę może uleczymy. Nie ładuj go więcej. Nie ładuj go. I kogo nie ładuj? Pal! Pal! Emocje jak na grzybobraniu. Cały czas powtarzam. O, sukinsyn. Robertinho. Zobacz, jaki fartuch. Leczymy. Ja mam nadzieję, że chociaż jeszcze tego czerwonego sukinkota ci ściągnę. No, spróbujmy teraz z tym czerwonym. Dobra, jakby coś tu jeszcze na farciku wpadło. Czerwony, nie ma czerwonego. Cały czas nie leciał czerwony, to czemu miałby lecieć teraz, nie? Dawać mi tu. Nie mam kim atakować w ogóle. Muszę tak zrobić. Nie, tu muszę... Ja wiem, że ty mnie będziesz tutaj wciągał mi to wszystko. Ja się będę leczył jak dzika świnia. Jak tu nie wpadnie czerwony, to nie wygram. Jak wpadnie, to jeszcze jest szansa. Co tu zrobić? Zrobimy tak. Może. No nie ma czerwonego. No na kurde. Robertinho. Oszukańcu. Ale... Och. Udało ci się. Brawo, gratuluję, Robertinho. Ale tu ewidentnie nie chciał mi czerwony podejść. No wystarczył mi w pewnym momencie jeden klocuszek. No ale dobra, poszło. Tragedii nie ma. Kogo my tu jeszcze mamy ciekawego? Tu widzę, podbierają, tu podbierają. Tu mamy... A jakie mi kolory zostały teraz? Niebieski chyba, prawda? I fioletowy. Fioletowy i niebieski, tak jak powiedziałem. No dobra, fioletowy i niebieski. Fioletowy i niebieski. Niebieski to przydałby się jakiś zielony. Aha, to sobie w ogóle gadam. Fioletowy i niebieski. Co ja mogę zrobić tutaj w ogóle? To są bardzo podobne składy. Jean-François, tu wprawdzie jest lekarz. Dlatego to nawet nie patrzę.
Fioletowy i niebieski. Bardzo trudny przeciwnik. Na niego powinienem iść czerwonym, cholera. No ale muszę iść fioletowym. Ktoś tam powiedział, żebym zagrał, więc zagram. Służę uprzejmie. Ale rozstawimy go sobie. Tego damy tu, a tego damy tu. Dam tak i dam tak i dam... Co, Gulniburskiego? Nie, Gulniburskiego nie. Chociaż chyba muszę dać Gulniburskiego, nie? A jeszcze sprawdźmy, co ja tutaj mam. Dane o wrogu. Palenie. No dobra. Niech będzie ten Gulniburski. Czy Kaszrek. Wiecie co, ja testowałem tego Gulniburskiego, ale chyba Kaszrek jest lepszy, bo Kaszrek jest średni. Ten Gulniburski się cholernie długo ładuje. Więc zmienimy to ustawienie. Zmienimy to ustawienie na tak, jak kiedyś robiliśmy, bo jak mi te dwie postacie przeżyją, to będzie spoko. Kaszrek oczywiście we w kostiumie. Czemu by nie? 25. 6 wymień. 20 wymień. No dobra. Polecimy tak. Zobaczymy, czy fiolet dopisze. Coś jest. Nie ma szału, ale nie ma też tragedii. Przydałby się jeszcze jeden mi. Tak. No i co z fioletem? Tu wszedł mi żółty. Tu wszedł mi zielony. Dobrze. No i zobaczmy, jak to się ułoży. No i się układa, dobrze. Natomiast układa się dobrze, niedobrze, bo za chwilę mi tutaj dowalą, ale tu będę miał jeszcze, o właśnie, tak. Niestety oni mi tu odpalą, ale no cóż zrobimy, no nic nie zrobimy. Nie bij mi tam tak mocno. Kogo mi tu? Ach, ściągnęli mi tutaj. No dobra, ściągniemy tego, żeby on mi drugi raz nie przywalił i liczymy na to, że się zrobi tutaj. W kogo mi przywalisz się, w co? Czy przywalisz w lewego? Przywalisz. Dobrze. No spodziewaliśmy się tego, nie jestem zaskoczony. Ale teraz tak, dajmy sobie uzdrowienie i uleczenie i dajmy sobie tutaj atak. Zobaczmy, z czym to się będzie wiązało. Na szczęście trafiło żółtego. Na nieszczęście nie trafiło siewcy. Dobra, kolejny fiolecik wszedł. Tu bym sobie poszedł żółtym, uciekł. Ładuj się, ładuj, naładuj fioleta. Dobrze, fioleta naładowało, ciebie naładowało. Dobra. Tu mam szansę na zrobienie zielonego diamentu, dlatego tak idę. Bo się trochę uleczymy. Ach, na szczęście nie... Super, nie poszło tam. Tu wejdziemy znowuż w siewce i to nam pokonało siewce i tu cztery fiolety ściągniemy. A nawet... Dobra, ale to za mało. Cztery to za mało. Cztery to za mało. Niestety stracimy zielonego. Ciężka walka, nie jest łatwa. Ale teraz jak mi się załaduje, jeśli mi się załaduje, mam spełnioną manę, załadowało się. To jest szansa, że pójdzie dobrze. Poczekajcie, zrobimy najpierw tak. Uleczmy się. I oby zaatakowało wszystkich trzech i rozwaliło przód. Proście, a będzie wam dane. Ale niestety nie zauważyłem, że Drake Fong się obronił elegancko przed tym moim atakiem. No ale dobra, robimy tak. Spoko loko. Robimy tak. Jest dobrze. I tu jednym fiolecikiem zahaczymy Drake'a i go wyciągniemy. Tutaj weźmiemy jeden zielony i potem trzy zielone, przepraszam, jeden niebieski, trzy fioletowy i trzy fioletowe, dobra. I to powinno być po grze. Bo ona mi tu nic, Seszet, nie zagrozi, właśnie, my się uleczymy. Sorry. Nie wiem, czy to jest Okrategus, czy Krategus, cokolwiek. Mówiąc krótko, mam cię, zjem cię.
Zostały mi dwa ataki. Został mi niebieski, czyli mój najgorszy atak. Dlaczego najgorszy? Dlatego, że niebieski bije najsłabiej zielonego, co jest oczywistą oczywistością. Więc tu bym chciał kogoś takiego, wiesz, średniego. No, najrozsądniej byłoby tego misia walnąć. Ile mu tam zostało punktów? 20, 30, 37, 40. To trochę mało. Nie chcę zabierać innym moim sojusznikom. Tu spróbujemy. Ona mnie będzie osłabiała mocno. Dobra, 4614. No nie jest to najsłabszy przeciwnik. Ale nie jest to telurię, bo niebieskim telurię to mogę walić i walić. To się nie powinno robić. Jeszcze czekajcie. Okej. Okay. No co zrobić, no? Trzeba próbować. Zrobimy to w taki sposób. 7. Magni, Vela. Magni, Vela. Perseusz i Rigardek. 27, 11, 7, 7, 25. Okej. Walczmy. Egida. Dobra. Może tu niebieski wpadnie, to by trochę zmieniło tam koncepcję, ale nie wpadł. Może tu niebieski wpadnie, ale nie wpadł. Tu za dużo ruchów w tej chwili nie mam, bo dokładnie tylko ten jeden mogę zrobić, więc trochę jestem tutaj mocno ograniczony. Przesuniemy tego tutaj i przesuniemy tego tutaj. Byleś mi nie waliła Rigarda. Chociaż jak znam życie, to tego Rigarda walniesz, ale nie. Czyli jest nie najgorzej. Niestety teraz mi cholera, co zrobić? Oto pytanie. Dlaczego się zastanawiam nad tym, co zrobić? Bo mogę się w tej chwili uleczyć i chyba tak zrobię. Ale niestety przyjąć na siebie uderzenie Zelin i przyjąć obniżenie do ataku. Ale to jest chyba lepsze niż albo poczekać, stracić Alasię, ale znieść obniżenie od ataku. Nie, zrobimy w taki sposób. Tu się nie ma w ogóle co zastanawiać, bo może mi się uda uleczyć drugi raz, a jednak ona ma dosyć mocne walnięcie. Trudno. Dobra, teraz zrobimy to w taki sposób. No właśnie, fiolecik tu gdzieś podszedł. I teraz co zrobi przeciwnik? O, nie dosyć się wzmocnił, też te ma parę uderzeń. Czyli tak, robimy to raz. Jeszcze unik zrobiła Menda, no. Kurde. Zrobimy to, spróbujmy dwa. Spróbujmy trzy, może ona nie odpali w ogóle. No ale mocno wali. Chyba nie uda mi się w ogóle jej rozwalić, właśnie. Udało się, super. Co dalej? Dalej ten niebieskim walniemy. Może jeszcze nie ściągnęliśmy, kurczę. Niestety Zelinka drugi raz odpaliła. A teraz odpali czerwona. Kogo nam czerwona pojedziesz? Tutaj. No to najsłabszego, dobrze. Czym nam się uda uleczyć fioletem, to zobaczymy. Udałoby się, gdyby ten skurczybyk nie odpalił prawdopodobnie. Ale to jeszcze się okaże. Mocno on ich trochę podciągnie, ale my dalej walczymy. Jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji. Kurde, znowu ta Zelina cholerna. Ona tu jednak miesza bardzo dużo. Dobra, niebieski. Raz. Dobra, trzeba tą Zelinę. Na ile tur ona daje? Na trzy... Ojejku, ale mnie pociągnął. Nic tu już nie wymyślę. Jakby jeszcze nie rozwalili mi tam, to może by coś tutaj się wydarzyło. Ale w takim wypadku ja liczę tylko w tej chwili. Ojej. Bo Zelinę będzie odpalała raz za razem. Jak zaraza. Bardzo dobry w ogóle Zelin. Ja nie lubię przeciwnie walczyć, ona jest świetna. Dziękuję za zaproszenie, nie skorzystam. Ja nie mogę powiedzieć, że tu klocki źle idą, bo one nie idą źle absolutnie. Tylko, że mocny przeciwnik.
tu by mi się gdzieś fiolecik przydał. Dobra, ściągnijmy ten zielony. Może to mi gdzieś da. O, i o, jest fiolecik, super. Ale go mało, 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 mało. Jeszcze. Kurde, i jest po ptakach. Bo przeciw dwóm leczącym i z podbitymi ulepszeniami ja bez leczenia nic nie zrobię, niestety. Trochę chyba za szybko to rozegrałem w ogóle tą grę, tak obawiam się. Jakby mi tego fioletowego nie wybił, to ja bym tu się jeszcze mógł uratować. Chociaż z nią samą ona też nie bije za mocno. Ja zaraz zobaczę, czy nie zrobię jakiejś ucieczki tutaj. Zobaczymy, chociaż oni tak są naładowani na maksa, więc... Jakby to jakaś seria weszła, to mógłbym wtedy jakąś ucieczkę zaplanować. Może niebieski? Nie. Tutaj damy sobie tak. Ojejku, no nie, jak już przestaje lecieć, to już nie będzie leciał. Ci się leczą jak szaleni. To jest ostatnia moja deska ratunku, gdzie tam mogę coś spróbować zrobić. Ale tu i tak nic już nie wymyślę. No dobra, walimy. Znaczy w sensie mnie walimy. Egida. Z Egidą przegrałem. Ojejku, nie mogło to się wcześniej wydarzyć? No właśnie. Ale tak często jest. Niemniej jednak 22 punktu dla sojuszu zarobione i przeciwnik mocno osłabiony dla kolejnego gracza. I teraz mam ostatni żółty atak. Jurand. 4607. Tylko tu mi się coś na Sabinę przydało zdecydowanie. No co, tego będę musiał zaatakować? W ogóle jak my tu z punktami stoimy? 206, to było 246 punktów, no tragedii by nie było. Kobił nas 302, ładnie. 4648. Mam wątpliwości. Ale poczekajcie, tu zaatakuję. Tu zaatakuję, dlatego że przecież ja mam Vivikę w tym składzie. Czekajcie, jeszcze na początek damy tak. Damy to... Vivikę damy. Damy tego misia, damy tego. Damy Sabinę. Czekajcie, jeszcze tylko w ogóle sprawdzę sobie tutaj, czy ja tu mam jeszcze coś żółtego. Mam jeszcze Gulinburstiego, ale nie będę go na pewno zamieniał. Mały atak. Chociaż Ranvir też atakuje trochę i tu nic więcej żółtego nie mamy. Mógłbym ewentualnie wziąć jeszcze... Kurczę, ile tych jonów. Wszystko pójdzie na przemiał. W końcu będę mógł je przemielić. Drake Funk. Just... Nie, jest ok. Jest ok. A sprawdźmy, no właśnie, tutaj dajmy 26, bo to już przyspieszy. Tutaj dajmy 11, bo on też super szybkiemu przyspieszy. Gotowe. Tutaj bym wolał dać 23. Jonowi. Gdzie jesteś 23? Nie, 13, przepraszam. 13. Jonowi. Jest ok. No, zobaczmy, czy mój żółty zapasowy, który w 95% dostaje klocki, tym razem też dostanie. Maksek ma trochę szczęścia. Czy to ja będę miał trochę szczęścia? Nie spieszmy się z tym atakiem. Możemy ściągnąć Szolot i go na pewno ściągniemy, tylko zapytanie moje brzmi, czy ściągnąć go w lewą stronę, stąd tutaj i tu podejść do góry, czy ściągnąć, nie, lepiej go ściągnąć chyba tak. Bo właśnie, tu mogło coś podejść, ale nie podeszło. Tu ściągniemy 6 klocków, przynajmniej 6, może więcej. O, pięknie. Niestety szkoda, że to się już odpaliło, mogło chwilę poczekać jeszcze, bo wolałbym... No właśnie, bo tutaj mam teraz spowolnione ładowanie many. I to jest główny minus Tellurii po odpaleniu. No dobra, zróbmy to w taki sposób. I liczymy na 9 klocek. 9 mi jeszcze za dużo tutaj nie dał. Ładujmy w Tellurię. Daj tu żółty klocek. Nie dałeś żółtego klocka, ale też nie jest źle. Bo tu sobie podejdziemy żółtym. Jeżeli tylko przeżyję, to będzie dobrze. Kurde, jeszcze nie? Bez jajec.
Ale dziad. Tak czułem. Tak czułem, że mi tego walnie. Kurde. Co ja tu mogę zrobić? No co, no niewiele mogę zrobić. Mogę zrobić tak. I tak. Nie, tego nie wygramy. Co, tak słabo tu walnąłem? No tak, słabo. Tego nie wygramy. Tu Teluria odpaliła super mu. I ona zrobiła robotę świetną zresztą. Czy fiolet mu pójdzie, czy fiolet mu nie pójdzie? Jeszcze nie poszedł, a teraz ta menda, kurde, znowuż. Cholera. Fioleta dalej nie mam, więc nie mam się czym uleczyć. Nie, to jest w plecy. Już Vela skończy robotę, bardzo ładnie. No nie udało się tego ostatniego ataku, no ale front wyciągnięty to najważniejsze. Ale z tym żółtym... Co tu się wydarzyło? Dwa mi zostały. Jakich by ci tu szkód narobić? Gdzie tu jest szansa, że coś wpadnie w ogóle? Jest w ogóle jakaś szansa? Tu jak pociągniemy, to jest szansa, że wpadną trzy żółte. Ale to większa szansa wydymać szympansa, niż po prostu liczyć, że to wpadnie. Dobra, dajemy tu i zobaczmy, czy coś jeszcze. Niestety nie. Dziękuję Maxek za grę. Dziękuję całemu sojuszowi legendarnych druidów. Póki co wrócimy za jakiś czas i zobaczymy, co tu się wydarzyło. Bardzo, jeszcze raz powtarzam, bardzo fajny, bardzo dobry zespół. Zdyscyplinowany. Widzę, że tu czekają do ostatnich minut. Chociaż teraz już by chyba mogli atakować, czy nie czekają? Nie, czekają jeszcze, o właśnie. Poczekają jeszcze 2 godziny na odrodzenie i przyatakują. Spoko. Czekamy. Wojna, wojna i po wojnie. A na wojnie... Bogobojnie. Dostaliśmy w pierdziel 6172 u nas i 0 ataków. 6546. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Wstydu nie ma. Naprawdę spodziewałem się po tym, co widziałem u przeciwnika, że będziemy dużo gorzej sobie radzili. Natomiast te 6182 punkty, jest to wynik, który mnie zadowala. Oczywiście legendarny druid dużo lepszy sojusz od nas, natomiast od początku, już przed walką to mówiłem. I to nie było tak jakby tłumaczenie się potencjalnej porażki, tylko to było widać, że są po prostu mocni i doświadczeni gracze. Cieszę się, że to nie jest jakaś tam deklasacja typu 5000 do 6,5, bo i tak mogło być. Spójrzmy, jak to tu wyglądało. Ostała mi się, czyli nie lali mnie tak bardzo mocno. Z tego, co widziałem, gdzieś tam na raz wszedłem, ale też na 2 razy pochodziłem. Tutaj widać, czekajcie, zobaczmy, jak tutaj zobaczymy siebie, poszukamy. Nawet dostałem ataki, jak mnie bili. O, tu widzę nawet na więcej niż 2 razy, bo tu raz, drugi atak. I to chyba na 2, czyli na minimum 3 by mnie tutaj brali. No to już... To już dobrze, czyli 2 osoby się przejechały. Chciałbym zobaczyć ten drugi filmik, jak to wyglądało. Także jeżeli chłopaki albo dziewczyny, i tu właściwie do kogo się muszę uśmiechnąć. Mam nadzieję, że nagrał. Jarecki, jeśli nagrałeś ten drugi atak, to jakby nie ma wstydu, ale prywatnie jakbyś mi go przesłał, byłbym ci bardzo, bardzo wdzięczny. Tak samo IMP, jakby mi wysłał ten z tych ostatnich ataków, to chętnie bym ten filmik sobie oglądnął, bo jestem ciekawy, jak to właśnie wygląda, kiedy przeciwnik jest otwarty, a nie dobija się go. Więc gorąca prośba. Cóż więcej mogę powiedzieć? Gorące gratulacje dla Legendary Druids. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, kiedy my się wzmocnimy, a wy osłabniecie. Trzymajcie się, gratuluję udanej wojny. Gdzieś tam dam też filmik na naszym Facebooku, bo zawsze obiecywałem, że z Polakami walki będę dawał. One się cieszą dosyć dużym zainteresowaniem, więc... Jest fajnie. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, hej, cześć. A, czekajcie, dupa Jasiu karuzela. Nie ma tak lekko. Zobaczymy, jak to wyglądało. Mała satysfakcja taka, że 2 pierwszych jest naszych. Ale nic z tego sobie nie zrobimy. O, IMP. To widzę, że IMP zepsułem wynik, bo gdyby jeszcze mnie pojechał, to prawdopodobnie rozwaliłby wszystkich na 300, bo miałby ponad 300 punktów. Sorry, IMP. Ale gdzieś tam się przejechałeś. No i tu przewaga ewidentna. Zobaczcie, między miejscem, bo tutaj do 10 to jednak my jesteśmy w przewadze, bo prowadzimy do 10 miejsca 7 do 3, więc super. Natomiast drugie 10 miejsc jakby zadecydowało o tej punktacji. Czyli między miejscem 11 a 21. Tu jest czerwono. I to jest ta wygrana, czyli średniaki zrobiły wygraną. Ja gdzieś tam, gdzie tam ja... 215 punktów, o malutko. Ale nie ma tragedii i tutaj niestety właśnie tacy mnie podobni i my ewidentnie na dole, zobaczcie, dół jest nasz. Czyli jednak
to się sprawdza, że lepiej mieć średniaków niż słabiaków, w sensie tych wyników. Te wyniki ponad 200 są kluczowe. Zobaczcie, tutaj tylko 3, 4, 5 osób w drugim polskim sojuszu było poniżej 200 punktów. I to spowodowało, że zwyciężyli z nami. Wygrali w pięknym stylu. No dobra, teraz już się na serio mogę pożegnać. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa. Jusia, ja widziałem twoje ataki, bo mnie tu dosyłano cały czas na bieżąco. Jakiego ty miałaś farta w tych klockach, to po prostu kosmos. Szła czerwonym, same czerwone. Szła innym kolorem, też podpasowało. Rewelacja. Zazdro 500. Trzymajcie się, cześć.